Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Afganistan upadł, to co jest następne? Jemen czy Arabia Saudyjska? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Jemen, tam jest poważna sprawa. Tam walczy grupa Houthi. Houthi, czyli to znaczy Ansar Allah, gdzie po angielsku, no to znaczy Supporters of God, czyli można powiedzieć tacy poplecznicy, zwolennicy Boga. No oni ciągle krzyczą śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi, śmierć krajom zachodnich. Tam ostatnia ostoja Hadi, czyli tego oficjalnego rządu, no to jest w rejonie Marib. No i tam Houthis w zasadzie walczą, no i chyba zwyciężą. Już teraz to się stało takie przyzwyczajenie, że administracja Bidena no to spiernicza wszystko i zawstydza cały świat, zawstydza Amerykę. Ten przeciwnik polityczny teraz to już w zasadzie się śmieje po tym, co to się stało w Afganistanie. No wszyscy ignorują te zarzuty, ignorują te amerykańskie ostrzeżenia, no i kontynuują wojnę przeciwko aliantom, przeciwko sojusznikom amerykańskim. No i później z Departament Stanu, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych wychodzi, no i publikuje takie bardzo strogie ostrzeżenia przeciwko tym swoim przeciwnikom i wrogom. No i te srogie ostrzeżenia, no w buty można sobie wsadzić. Jednym z pierwszych takich działań administracji Bidena w biurze, w Białym Domu, no to było to, że Biden zakończył umowę zbrojeniową z Arabią Saudyjską, no i przestali dostarczać broń dla Arabii Saudyjskiej. Biden i jego wszyscy ci komunistyczni zwolennicy, wszyscy doradcy, no wierzyli, że takie ustępstwo względem Houthis, no to spowoduje to, że Houthis po prostu zaczną negocjować, że zobaczą, że Ameryka chce coś dla nich dobrze zrobić, że Arabia Saudyjska będzie osłabiona, no to oni też przyjdą do okrągłego stołu. No, nic takiego się nie stało. Każdy normalny wie, że w tych krajach Bliskiego Wschodu, tam gdzie to tam tylko jest zwycięża silny, tak? Słaby to jest po prostu opluty, skopany. No i nie można mu pozwolić, żeby tchórz wygrywał. No i tacy są Houthis. No i co Houthis robi? Houthis pod koniec sierpnia, no teraz te samosterowalne drony są bardzo popularne, ładują je tam z jakimiś ładunkami wybuchowymi, no i zaatakowali cywilne lotnisko w Arabii Saudyjskiej, Abha, no i ośmiu obywateli zostało poszkodowanych, zranionych, no i cały samolot taki wielki, pasażerski, po prostu został zniszczony. Co Departament Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziało? No powiedziało, że bardzo mocno potępia ten akt, bardzo mocno potępia te działanie, no i że jeszcze raz wymaga tego, żeby Houthis zatrzymali, żeby zrobili zawieszenie broni, no i przestali atakować, no i zaczęli robić jakieś negocjacje z Organizacją Narodów Zjednoczonych. No także, że Blinken i Biden po prostu twardziele wszyscy są i mówią Houthis, co Houthis mają zrobić. No, a co Houthis robi? No Houthis na takie gadanie, no to po prostu spluwa przez lewe czy prawe ramię, po prostu rzuca tam butem w telewizor z Bidenem i z Blinkenem, no bo ten but, no to zawsze jest taki
obrażający, to taka rękawiczka, można powiedzieć, w Europie to rękawiczką w twarz tak uderzali w celach ujęcia honoru, no a wśród muzułman, no to rzucają butami, dlatego, że tam od dołu, no to po ulicy się chodzi po gównach, no to ta podeszwa reprezentuje, że po prostu te gówno uderza tam w tego przeciwnika. No i parę dni później wystrzelili dwie rakiety we wschodniej prowincji Arabii Saudyjskiej. Zniszczyło to parę domów, no i zraniło kilkoro dzieci. No i znowu Departament Stanu, kretyni z Departamentu Stanu, Antony Blinken wychodzi i mówi, że to jest nie do zaakceptowania, nie można tego tolerować. Chudis jak zwykle splunęło. No i Blinken mówi, jeszcze raz podkreślamy, że Chudis muszą się zgodzić na takie bardzo szerokie zawieszenie broni. Od razu, dzisiaj jak nie jutro i przestać tych ataków przygranicznych przez granicę, no i również ataków w środku Jemenu. No i tutaj właśnie w tym środku Jemenu, no to jest dlatego, że oni atakują tą prowincję Marib, atakują Hadi, tam Hadi się bronią, oni się bronią przeciwko tym muzułmanom, no ale oni się bronią tylko dlatego, że Arabia Saudyjska jakoś ich wspomagała. Arabia Saudyjska daje im pomoc. Ameryka daje pomoc Arabii Saudyjskiej, także, że przeciwnicy tej Hutis, tego islamskiej grupy, która jest wspomagana przez Iran, no bo tu trzeba pamiętać, że w tym wszystkim to Iran jest jeszcze zamieszany. No jest nieustanny konflikt, no to już jest 20 parę lat ten konflikt. No i teraz Hutis osiągną coś. Oni po prostu zwyciężą w tej prowincji, chyba nie zaatakują, nie zniszczą Arabii Saudyjskiej, no ale nawet jeżeli by zaczęli atakować, no to Ameryka z Bidenem i z Blinkenem po prostu nic nie zrobi. Także są takie możliwości. Zdecydowanie niedługo już ten prowincja Marib upadnie, cały ten rząd Hadi upadnie, no i poplecznicy Boga Ansar Allah, czyli Hutis, obejmą tam rządzenie. Blinken może sobie mówić, że Hutis muszą zacząć współpracować w kierunku pokojowego rozwiązania sprawy dyplomatycznie. Organizacja Narodów Zjednoczonych ma być zaangażowana, także to wszystko pod auspicjami ONZ-u ma być robione. No i co? No i śmiech na sali jak zwykle, tak? Te pierdoły po prostu, ci ludzie tam, ci lewaccy międzynarodowi socjaliści, którzy nakazują, którzy mówią, że Hutis muszą negocjować i dają jakieś oświadczenie prasowe, no to jest jeden wielki idiotyzm. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli State Department, no właśnie ma takie dane, że Hutis zaatakowały Arabię Saudyjską 240 razy od początku roku, czyli 240, czyli w zasadzie na dzień dzisiejszy jest, powiedzmy, co jest 9 miesięcy po 30, no to jest 270 dni, no to czyli mniej niż jeden atak dziennie, tak, mniej niż jeden atak dziennie, jest to ciągły atak, no i kiedy to się zaczęło? To się zaczęło właśnie tak jak 17 stycznia Biden był zaprzysiężony. No i od tego momentu zaczęły się ataki. W Arabii Saudyjskiej jest około 70 tysięcy Amerykanów. Także jeżeli Arabia Saudyjska zostanie zaatakowana, opanowana, no jest możliwe, że Afganistan im pomoże. No i Arabia Saudyjska może być zmieciona
jako aliant, jako sojusznik Zachodu, cały ten Królestwo Arabii Saudyjskiej może zniknąć. Może tam się pojawić kalifat. W Jemenie też się może pojawić kalifat. No i tak to dziadzio Biden po prostu niszczy to, co tyle lat jakoś to było utrzymane. Co nastąpi potem? No znowu będzie wielka emigracja z Arabii Saudyjskiej. Od groma muzułman przyjedzie do Europy, od groma muzułman przyjedzie do Ameryki. W Ameryce teraz przyjęli prawie 100 tysięcy ludzi. Jeden to nawet miał jakieś zapalniki do bomb. Przejechał przez Niemcy, wylądował w Ameryce i w walizce miał jakieś zapalniki do bomb. Po jaką cholerę mu były zapalniki do bomb? No jeżeli ucieka przed Talibanem, no to powinien to wyrzucić. No ale 85% Afgańczyków mówi, że w każdym kraju, gdziekolwiek mieszkają, musi obowiązywać Sharia law, czyli prawo koraniczne. No i taka jest przyszłość Ameryki, tak? Ameryka po prostu jest likwidowana na naszych oczach dzięki komunistycznym wrogom narodu, takim jak jest Biden. Te 70 tysięcy, jeżeli Arabia Saudyjska zaczęła być atakowana i opanowana, no to jest nadzieja, że wywiozą tych Amerykanów stamtąd. Ci liberalni międzynarodowcy, którzy prowadzą ten Departament Stanu, prowadzą to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, no to naprawdę to jest banda kretynów, to jest banda idiotów, którzy naprawdę wierzy, że te wymagania polityczne względem takiej grupy jak Huti, że to cokolwiek jakoś osiągną. No ale to tak samo jak z Talibanem w Afganistanie. Hutis i wszyscy ci irańscy grupy, które popierają Hutis, po prostu wierzą w rozwiązania siłowe, no i robią te siłowe i oni w żadne negocjacje nie wierzą, a widzą, że Ameryka się wycofała no dosyć fatalnie z Afganistanu, no i wycofała się przy okazji, no nie kompletnie, no ale po prostu nie ma poparcia dla Arabii Saudyjskiej, no i Biden umył ręce, no jak wtedy umył ręce, także, że wszystkie te protestowania i te ostrzegania robione przez Bidena, czy Blinkena, czy wszystkich tych komunistów z Departamentu Stanu, nic nie pomogą. Po prostu te rakiety będą strzelane. Tam od środka również przypuszczalnie jest dużo wrogów Arabii Saudyjskiej. Oni nie za bardzo lubią tego króla. Większość przypuszczalnie wolałaby kalifat. Większość wolałaby jakiś ten ISIS czy jakieś inne te rozwiązania muzułmańskie. Cała reszta będzie zastraszona, zaszczuta, no i po prostu doprowadzona do jakiegoś tam marginesu. Także Biden załatwia powoli Jemen i Arabię Saudyjską. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. 3 ostatnie filmiki były zdemonetyzowane. Myślę, że ten również będzie zdemonetyzowany. No nie będę nic wpisał w opisie, w tytule. Napiszę tylko bardzo jakoś tak oględnie. Słów nie będę używał. Zobaczymy, jak algorytm zadziała. Czy algorytm zawsze demonetyzuje. Bo demonetyzacja w zasadzie pokazuje się w ciągu 30 sekund. Jak jest załadowanie filmiku, 30 sekund, tam od razu jest napisane, że reklamodawcy nie lubią tego materiału i będzie zdemonetyzowany. No ja tam się odwołuję. Po 4 tygodniach to odwołanie
Kiedyś, no to było odwołanie, odnosiłem sukces tak mniej więcej 8 na 10, zgadzali się, że było nieprawidłowe. No teraz zobaczymy, ile odwołań się uda. No ale podstawowa sprawa jest taka, że jak zdemonetyzują w momencie nagrania i nadania, no to i przywrócą monetyzowanie za 4 tygodnie, no to 95% oglądających to jesteście wy. No to jedynie wy możecie oglądać te reklamy. No dziękuję, jeżeli oglądacie. No i prawda jest taka, że YouTube, jeżeli daje reklamy, no to poleca filmiki. Jak nie daje reklam, no to YouTube'owi się nie opłaca pokazywać filmu. No jak się nie opłaca pokazywać filmu, no to nie ma oglądalności. Jak nie ma oglądalności, no to algorytm jeszcze mniej poleca. No i to się kółko zawija. Także to nie chodzi o te 50 centów z jakiegoś filmiku, czy 70 centów z filmiku, tylko chodzi o to, że po prostu nie polecają. Następne pytanie. Mam pytanie takie, co zrobić z tą moją czapeczką baseballową. Jak długo jeszcze to trzymać? No, make America great. No, zawsze jest dobrze make America great. Co byście sugerowali? Co dać zrobić jakieś na półeczce? Tam jakiś taki akcent narodowy? Czy może akcent polski? Czy może akcent amerykański? Z czym utożsamiacie Amerykę, jeżeli patrzycie, no poza flagą, no flaga, te trzykolorowa flaga, te gwiazdki, no to jest ciekawa sprawa. No nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, no ale 13 pasów, no to reprezentuje 13 kolonii, a te 50 gwiazdek na ostatniej fladze oficjalnej wydawanej, no to 50 tych gwiazdek, no to pokazuje 50 stanów Ameryki. No i dlatego na 50 stanów Ameryki każdy stan ma dwóch senatorów, dlatego w kongresie jest 100 senatorów. Dwóch senatorów jest w małym stanie jak Rhode Island i dwóch senatorów jest w potężnym stanie jak Kalifornia. Kalifornia ma dużo więcej reprezentantów, a Rhode Island ma powiedzmy dwóch, a Kalifornia ma około 60. Także to jest proporcjonalne. Także to takie ciekawostki. Napiszcie, co uważacie, co by wam się podobało zawieszone na jakimś gwoździku, czy na jakiejś półeczce, co tam zrobić. No i kiedy usunąć tą czapeczkę. Ta czapeczka, miałem Trump 2020, no to zamieniłem ją Make America Great Again, no ale historia się toczy, historia kołem się toczy. Chyba nie będę wieszał czapeczki Trump 2024, chociaż tak ludzie mówią, że będzie startował. No nie myślę, że będzie startował, raczej na to nie ma szansy. Szansę ma, ale to raczej chyba musi być świeża krew, trzeba podejść troszeczkę inaczej. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, o codziennych filmikach. Przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie w wyborach międzyprezydenckich. Przekaz dla socjalistów głosujących na Bidena. Widzicie, co się dzieje. Załatwił Afganistan, załatwia teraz Amerykę. No może w waszych okolicach będziecie mieli muzułman, będziecie widzieli ludzi, którzy będą chcieli was przekonać do prawa koranicznego. No to będzie wasza wina. Przez to, że musieli opuścić swój własny kraj, no i przez to, że będą zmieniali wasz kraj, do którego przyjechaliście z socjalizmu. Zdrowia dla normalnych.